Cześć, witam was na kanale Like Makijażowy i dzisiaj będziemy robić sobie hybrydy firmy Elite 99. Ja je dostałam do przetestowania od sklepu Gearbest. Link do tego zestawu hybryd oczywiście znajdziecie w opisie. Cena takiego zestawu to 42 zł około, także wydaje mi się, że jak na 6 lakierów hybrydowych to jest naprawdę dobra cena. Tutaj przygotowałam sobie wzorniki, żeby wam pokazać kolory, jak się prezentują na wzorniku. Mamy tutaj taką mocną, krwistą czerwień. Jest to numerek 1535. Mamy taki srebrny, brokatowy kolor o numerku 1428. Szarość 1538. Taki chłodny brąz, troszeczkę jakby. 1541 numer. Tutaj mamy takie beżowo-różowo-brązowy jakby kolor troszeczkę. Jest to numer 1543 i mamy taki beż i nie wiem, czy to będzie w kamerze widać, ale on jest taki lekko perłowy jakby i to jest numer 1542. I tak się prezentują wszystkie kolory. No to co, ja sobie przygotuję bazę pod te kolory. Najpierw użyję semilaka bazy Vitamin Base, witaminowej. Następnie, tak jak zawsze, używam do manicure hybrydowego. Jest to semilak Hardy Milk. Moje paznokcie są na tyle słabe, że jak nie użyję Hardy Milka, to żadne hybrydy nie wytrzymują na moich paznokciach dłużej niż 2 dni. Także to nie jest tak, że ja ułatwiam tym lakierom, po prostu zawsze używam Hardy Milka. No więc co? Zrobię sobie jedną rękę, na drugiej przygotuję bazę i będziemy jechać z nakładaniem lakierów. Okej, jedną rękę mam już gotową, a drugą rękę mam przygotowaną. Najpierw, tak jak wcześniej mówiłam, nałożyłam Vitamin Base z semilaka, następnie nałożyłam Hardy Milk z semilaka, no i teraz jedziemy z lakierami. Będę robiła to samo co na tej dłoni, czyli użyłam na trzech palcach czerwonego lakieru, na tym środkowym użyłam szarego, a tutaj ten taki srebrny, brokatowy. No to co, jedziemy. No dobra, teraz wykończę sobie jeszcze paznokcie top coatem z semilaka i za chwilkę zobaczycie już całkowicie skończony manikir. Okej, tak wyglądają skończone paznokcie. Jak już widzieliście na filmie, czerwony ma całkiem niezłą pigmentację, natomiast jeżeli chodzi o ten szary i srebrny, pierwsza warstwa praktycznie nic nie pozostawiła po sobie, ale podczas nałożenia drugiej warstwy nie wygląda to już źle. Ten srebrny wygląda dobrze, natomiast ten szary na środkowych palcach, moim zdaniem można by dołożyć jeszcze trzecią warstwę, ale szczerze mówiąc mi się nie chciało. Tak więc tutaj nad tym kolorem akurat bym się zastanowiła, ale czerwień jak najbardziej podoba mi się i pigmentacja, i kolor, i sposób nakładania. Generalnie sam lakier ma dosyć przyjemną konsystencję, ciągnie się jakoś tak bardzo delikatnie. Jeżeli chodzi o pędzelek, jest dosyć cienki, ale lekko spłaszczony, co też jak dla mnie jest dosyć wygodne w aplikacji. Jedynie co to, ja jestem przyzwyczajona do takich szerokich rączek,
jak przy semilaku. Tutaj ta rączka była dla mnie troszeczkę za wąska i niewygodnie mi się malowało, ale myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia. Ogólnie, jeżeli chodzi jeszcze o sprawy techniczne, to mamy tutaj w opakowaniu 8 ml, przykładowo w semilaku mamy tylko 7 ml, tak więc mogłoby się wydawać, że w Elite będzie mniej, ale jest więcej, także na plus. Dodatkowo też mamy tutaj taką kropeczkę, przez którą widać, jaki tutaj mamy kolor. Mam nadzieję też, że to będziecie widzieli teraz. Zrobię za tydzień zdjęcie, żebyście zobaczyli, jak po tygodniu zachowywały się paznokcie, i zrobię zdjęcie po 2 tygodniach, żebyście również mogli zobaczyć, jak paznokcie przez ten czas się zachowywały. Czy były grzeczne, czy nie. Jeszcze dodam tylko, bo na pewno będą pytania, dlaczego ja mam tak krótkie paznokcie, bo lubię. Jakbym mogła spiłować je jeszcze krócej, spiłowałabym je jeszcze krócej, żeby móc dłużej z nimi chodzić, bo mnie już denerwują po tygodniu paznokcie, jak mi odrastają i przez kolejny tydzień się trochę z nimi męczę, ale nie chce mi się ich robić co tydzień. Ja po prostu nie lubię długich paznokci. Może jestem jedyna na YouTubie, która ma krótkie paznokcie, zawsze wszędzie są takie długie szpony, a u mnie są paznokcie króciutkie, także mam nadzieję, że mimo wszystko manikir Wam się podoba. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co sądzicie o tych lakierach, może już ich używałyście, a może kupowałyście coś innego z Gearbesta, to dajcie linki, może komuś się przyda, jeżeli to było coś ciekawego, jakaś, wiecie, taka tania perełka. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.